Udar mózgu. Nikt się nie spodziewa jego nadejścia. Udar powstaje na skutek zaburzenia krążenia mózgowego. W jakim stopniu zmieni on nasze dotychczasowe życie, zależy w znacznym stopniu od tego, jak szybko zostanie podjęte leczenie neurologiczne. Dzięki niemu można wyjść z udaru bez szwanku. Ale liczy się każda minuta. Udar mózgu. Bezpośrednią przyczyną choroby jest ogniskowe niedokrwienie w obrębie określonego obszaru lub wylew krwi. Każdy udar jest zagrożeniem dla życia, dlatego chory powinien szybko trafić do szpitala na oddział udarowy, najlepiej w ciągu godziny od pojawienia się objawów choroby. Najczęstsze z nich to numer 1. Osłabienie siły mięśni, niedowład jednej połowy ciała, w skrajnych przypadkach dochodzi do paraliżu kończyn. Numer 2. Drętwienie w obrębie jednej połowy ciała, które może być ograniczone do dwóch poziomów, np. twarzy i ręki. Numer 3. Krótkotrwałe zaburzenia widzenia, objawiające się niedowidzeniem połowicznym. Chory dostrzega tylko lewą lub prawą stronę pola widzenia, albo też za niewidzeniem, najczęściej na jedno oko. Numer 4. Zaburzenia mowy. Chory mówi niewyraźnie, nie rozumie, co się do niego mówi, nie wykonuje poleceń, nie potrafi nazwać przedmiotów codziennego użytku. Numer 5. Zawroty głowy, nudności, trudności z utrzymaniem równowagi. Numer 6. Silny ból głowy, zaburzenia świadomości. Uwaga, w przypadku wystąpienia zanotujmy jego czas i dla upewnienia się, że związane są z tą chorobą, przeprowadźmy prosty test neurologiczny. Jeśli dostrzeżesz takie zmiany u bliskiej Ci osoby, poproś ją, aby numer 1. Uśmiechnęła się. Jeśli widzisz, że podnosi tylko połowę ust, druga część twarzy może być porażona. Numer 2. Jednocześnie podniosła nad głowę obie ręce. Gdy nie może tego zrobić, masz dowód, że niedowład objął połowę ciała. Numer 3. Powtórzyła proste zdanie, na przykład dziś jest ładna pogoda. Jeśli mówi niewyraźnie lub wcale nie może wykrztusić słowa, natychmiast wezwij pogotowie.